Pewnego razu Rumcajs, mijając polanę leśną, zobaczył, że wkoło źródełka siedzą trzy leśne strzygi. Wszystkie miały rózgi, zanurzały je w wodzie i mieszały, aż woda się zmąciła. A, nie bardzo to ładnie, moje panienki. Zmąciłyście źródło. Kto śmie nam zwracać uwagę? Jesteśmy strzygi. Odczep się. Co takiego? Czekaj! Odpłacimy ci piękny za nadobne! Za 7 dni! Siódmego dnia była zbójecka niedziela. Rumcajs z Hanką i Cypiskiem siedzieli przy stole i zajadali smaczną polewkę. Nagle do jaskini wleciał motyl. O, jaki piękny! Chciałabym nim ozdobić włosy. Siedziałby sobie spokojnie, a byłoby mi z nim bardzo do twarzy. Dajcie mi tego motyla dla mojej mamusi. Chociaż jednego. Błagał, ale na próżno. Zabłądziłem. Nie trafię do domu. Dobrze ci tak. A, twój ojciec nas przepędził. To jest nasza zemsta. Aby Cypiskowi nie przytrafiło się coś złego. Już 3 godziny minęły, jak go nie ma. A może pójdziesz go poszukać? I Rumcajs ruszył w drogę. Przybiegł zziajany na leśną polanę i od razu zobaczył, co się dzieje. Akysz, 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 to do mnie trafisz. Przychodzę po mego syna i biada temu, kto mi stanie na drodze. Na to strzygi fiknęły kozła przez prawe kolano i zaryczały jak baby Jagi. Popamiętasz nas? Tak, z tobą zatańczymy. Że pożałujesz. Rumcajs już ledwie dyszał, gdy na polankę przybiegła Hanka. Wytrzymaj jeszcze jedno kółeczko. Zaraz ci pomogę. A teraz się przekonamy, czy potraficie tańczyć po naszemu, po iczyńsku. I puściła się w tany. Chcąc, nie chcąc, strzygi musiały robić to samo. A dla Rumcajsa iczyński taniec to była fraszka. Hanko, z przytupem! Tańczyli, aż furczało w koło. Rumcajs z Hanką wymknęli się cichutko.
Strzygi nie miały już sił, ale nie mogły się zatrzymać, więc wiatr uniósł je jak piórka i rozrzucił po lesie. Cypisek złapał jednego motyla, takiego najpiękniejszego. Rumcajs posadził go Hance na włosach. A Hanka ślicznie się uśmiechnęła do synka, ale jeszcze ładniej do Rumcajsa. Thank you.